8.46, słuchają Państwo Radia Wnet we Wrocławiu, Krakowie i w Warszawie oraz na www.wnet.fm. Czas wrócić do tych stricte politycznych rozważań po wyborach prezydenckich. Przy telefonie Andrzej Potocki, dziennikarz tygodnika sieci portalów w polityce telewizji w Polsce. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. No to jakie są pana osobiste wnioski dla jednej, dla drugiej strony sporu politycznego po drugiej turze wyborów? Zacznijmy od strony zwycięskiej, nieznacznie, ale jednak zwycięski obóz rządzący, pan prezydent, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Jak to wygląda? No, choć zwycięstwo nie było oszałamiające w sensie procentowym, w sensie punktów, to trzeba sobie szczerze powiedzieć, że tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której Prawo i Sprawiedliwość i wypadkowa tej Prawo i Sprawiedliwości, czyli Andrzej Duda jako prezydent, osiągnęli praktycznie totalny sukces. Dlaczego? Jak się już posprząta po tej bitwie, to widać wyraźnie, że mamy jedną partię, która rządzi, jedną partię, która bierze odpowiedzialność za kraj z prezydentem, a po drugiej stronie mamy po prostu totalny, jakby to powiedzieć, no sytuację poważną, bowiem po prostu opozycja jest pokłócona, opozycja stanęła w miejscu, opozycja przez najbliższy czas nie ma absolutnie żadnych szans. Ale do opozycji jeszcze przejdziemy. Żeby cokolwiek wspólnie zrobić. Bo z drugiej strony, kiedy ja słucham, rozmawiam polityków koalicji rządzącej, polityków z kancelarii pana prezydenta Andrzeja Dudy, to tam po pierwsze nie ma triumfalizmu, a po drugie wydaje się, że jest świadomość, że to nie jest tak wysokie, tak dobre zwycięstwo, jakby się chciało, że coś to zwycięstwo nie smakuje tak w pełni, bo ma się świadomość, że to jest zwycięstwo no, niepełne, nie tak jakby się chciało i być może nie w takim stylu, jakby się chciało. No właśnie, bo to jest taka polska natura, że nie potrafimy się cieszyć z tego, co mamy, nie potrafimy dostrzegać, jeżeli już się wygra, nie potrafimy się cieszyć ze zwycięstwa. Być może to jest tak trochę psychologizowanie, ale niemniej jednak zupełnie zła postawa doradców prezydenta i pałacu prezydenckiego. To jest naprawdę, spoglądając na to z zewnątrz, to jest potężne zwycięstwo. To jest to, co daje formacji rządzącej co najmniej 5 lat spokoju, no oczywiście 3 to jest pewne. Oczywiście to są wyzwania, oczywiście to są rozstrzygania, to jest rozstrzygnięcie wielu problemów. Ale powód do tego, żeby martwić się tym, że akurat połowa społeczeństwa, czy powiedzmy sobie, głosowała na przeciwnego kandydata, to jest absolutnie żaden powód do zmartwienia, ponieważ no tak jest w demokracji, no takie są zasady. No przecież w Stanach Zjednoczonych na przykład ostatnie wybory Trump kontra Hillary Clinton pokazują, że to nie ma, to jest po prostu norma. A zwycięzca jest zwycięzca. O co chodzi? Prawo i Sprawiedliwość oraz Andrzej Duda mają prawo, które dał im naród, do rządzenia przez najbliższe 3 lata i do robienia wszystkiego praktycznie, co zapragnął. W związku z tym martwienie się, że zwycięstwo to nie było 10-punktowe czy tam 6-punktowe, jest dla mnie absolutnie absurdem i nie ma co się zastanawiać w ogóle i przejmować czymś takim, tylko po prostu zabrać się do roboty i reformować kraj dalej. A opozycja, powiedziałbym, że obecnie jest skłócona, pokłócona. Dzisiaj rano Borys Budka mówi po pierwsze, że nie pogratuluje w pełni zwycięstwa Andrzejowi Dudzie, bo to nie była rywalizacja w pełni sportowa. Nie jest jakiś taki problem z przyjęciem tego wyniku wyborczego przez cały obóz, a Rafał Trzaskowski zdaje się unika spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą, nie odnosi się do tego zaproszenia, ani się nie odniósł w niedzielę, ani w poniedziałek się nie odniósł. Mamy wtorek, zobaczymy, co się stanie dzisiaj.
No tak, no Borys Budka, no przecież to w ten sposób jak gdyby pokazuje klasę polityka, mówiąc tego typu rzeczy. No to jest po prostu, powiem szczerze, przykre. Sytuacja jest jaka jest, przegrało się wybory, w związku z tym trzeba się umieć zachować. Jak ktoś się nie umie zachować, no trudno, no co na to poradzić. To jest taki sznyt Platformy Obywatelskiej i tej formacji, że są trochę daleko od pewnej klasy. No tak jest, no, na to nic nie poradzimy. Natomiast Borys Budka, no z drugiej strony trudno się mu dziwić, bowiem sytuacja, która w tej chwili jest w Platformie, nie jest godna pozazdroszczenia. Rafał Trzaskowski nie wygląda na to, żeby został tutaj jakimś nowym wodzem, przywódcą tej formacji, który by zjednoczył, wytyczył kierunki i tak dalej. Rafał Trzaskowski jest generalnie człowiekiem, któremu praca nie pali się za bardzo w rękach, a to w polityce jest bardzo ważne, bowiem tu musi być przywódca partii politycznej w kraju demokratycznym, musi być człowiekiem przede wszystkim pracowitym. To jest raz. Dwa, no cała sytuacja w opozycji tak zwanej kiedyś, która się określała mianem totalnej, czyli wszyscy razem kontra PiS, też nie jest godna pozazdroszczenia, bowiem podziały są bardzo silne. To może nie wyglądało tak w pierwszej turze wyborów, w tej drugiej turze wyborów, ale rzeczywiście tak jest. Teraz wyborcy wracają do swoich partii. Już nie ma tej wspólnej walki przeciwko Prawu i Sprawiedliwości i reprezentowanej przez Andrzeja Dudę. I zaczyna się problem, mianowicie po prostu to wszystko jest, całe towarzystwo jest pokłócone i nie za bardzo widać, żeby znaleźli jakiś wspólny punkt, wokół którego mogliby się zjednoczyć i dalej prowadzić swoją politykę. Dlatego mówię, że to zwycięstwo Andrzeja Dudy, mimo że 2%, jest potężnym zwycięstwem, bowiem po prostu pozostały po tym wszystkim, no może trochę przesadzam, ale uważam, że użycie sformułowania zgliszcza opozycji nie będzie nietrafione. Andrzej Podlaski, dziennikarz na antenie Radia Wnet. To jeszcze jeden ostatni temat w naszej rozmowie. Wyciągnijmy na stół redakcyjny. Kwestia repolonizacji mediów, o tym już dość głośno zrobiło się po wyborach. Chociażby wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski powiedział, że teraz jest pora na repolonizację mediów. Pan jako dziennikarz z mediami jest nieco zaznajomiony. To jest trafiony pomysł, potrzebny pomysł? To znaczy, analizując rynek mediów w naszym kraju, to widać wyraźnie, gdzie jest przewaga. Te wszystkie oświadczenia Rafała Trzaskowskiego i jego akolitów, którzy twierdzą, że tutaj przewaga medialna jest po stronie rządzącej, to jest po prostu absolutna nieprawda. Wystarczy po prostu spojrzeć na budżety poszczególnych redakcji, zarówno mediów elektronicznych, jak i mediów nieelektronicznych, pisanych, i widać wyraźnie, że to ja bym ocenił w skrócie dużym przewagę mediów opozycyjnych na mniej więcej 6 do 4, 7 do 3. To tak trzeba liczyć. No, tylko że ta dyskusja o repolonizacji mediów moim zdaniem idzie trochę w złym kierunku, bowiem nie będzie możliwe na przykład repolonizowanie mediów pod tytułem zabieramy Niemcom pieniądze i zabieramy Niemcom media, zostawiamy tytuły. To jest niemożliwe. Po prostu, no, czy Prawo i Sprawiedliwość chce stosować nacjonalizację tych mediów, to ja nie bardzo to widzę. Jedynym sposobem na wyrównanie tej sytuacji, czyli na zglajszachtowanie mediów, żeby ta równowaga miała miejsce, równowaga mediów o światopoglądzie, powiedzmy sobie tak w skrócie dużym, prawicowym w stosunku do innych, powinna polegać na tym, że po prostu państwo
Podobnie jak we Francji, kiedy we Francji mamy na przykład taki przepis dotyczący wszystkich mediów, który w dużym skrócie pozwala dofinansowywać przez państwo media, które nie dają sobie rady, które są słabsze, właśnie po to, żeby była ta równowaga. I coś podobnego należałoby zrobić w Polsce. Mówiąc krótko, należałoby te media dofinansować, te media po prawej stronie w jakiejś tam formie i je wzmocnić, czyli istota problemu, rozwiązania problemu polega nie na likwidacji tych mediów, które należą do zagranicy, bo to jest moim zdaniem już niemożliwe. To nie przejdzie w Europie na korzyść właśnie tego, żeby budować własne media i no tak jak to było w latach 90., kiedy powstało TVN i kiedy rzeczywiście stacje te cieszyły się otwartymi liniami kredytowymi, preferencjami, wsparciem władzy przy absolutnym zaniedbaniu drugiej strony. Wydaje mi się, że to jest droga, którą partia rządząca powinna iść. Natomiast te dyskusje o repolonizacji takiej dosłownej traktuję bardziej jako takie propagandowe zagrania i dlatego trochę się boję tej rozmowy i takiego przedstawienia sprawy, ponieważ na końcu tej drogi, no to nie jest realne, mówiąc krótko, żeby Polska pozwoliła sobie teraz na likwidację 3/4 mediów z tego powodu, że w nich jest kapitał zagraniczny. To jest po prostu niemożliwe do przeprowadzenia. Jedynym sposobem jest po prostu dofinansowanie i dbanie o to, żeby rozwijać i wspierać właśnie tę stronę przeciwną do opozycji. Powiedział Andrzej Podolski, dziennikarz, tygodnik sieci, portal W Polityce. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. I tym apelem, tą mądrością Andrzeja Potockiego kończymy dzisiejszy poranek wnet. Dziękuję Dariuszowi Konkolowi, dziękuję państwu, dziękuję Józkowi Skowrońskiemu, Jaśminie Nowak i do usłyszenia za chwilę wiadomości.